Witamy Marcinio w Nowym Sączu i pierwsze standardowe pytanie: Co przekonało cię lub kto cię przekonał do tego, żeby dołączyć do naszego zespołu? Dzień dobry. Przekonało mnie to, że, że Sandecja, jako klub, to jest taki bardzo fajny klub. Czuję się tutaj dobrze w tym regionu i, no i to mi się przekonało. Nowy Sącz, no chyba nie musisz go poznawać, bo grałeś kiedyś. Po Pradzie Rytro, także miasto i okolice chyba znasz dobrze. Tak, tak, to prawda. No, tutaj mam wiele znajomych i, no, i czuję się dobrze po prostu. Chciałem też zapytać o Twój przylot do Polski z Brazylii. Trafiłeś do Zakopanego. Jak to wyglądało? Jak, jak... Jak znalazłeś się tutaj w klubie w Zakopanym? E, no, przyleciałem z Brazylii przez jednego menadżera, może powiedzieć kolega. E, i akurat do Zakopanego, skąd to nie wiem, ale trafiłem do Zakopanego. To dziwna sytuacja, bo, bo w Brazylii nie jest tak zimno jak w Zakopanym, i, no i tak dobrze wyszło. To na pewno po przylocie musiałeś doznać dużego szoku. No nie byłeś chyba przygotowany na taką pogodę, szczególnie w górach. Tak, nie byłem przygotowany do tego. Jeszcze pierwszy raz w, e, widziałem śnieg, tak naprawdę, i no też z językiem, tak. To bardzo trudny okres, to, ale już 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 minęło. E, jeszcze chciałem zapytać o ten przeskok, jeśli chodzi o piłkę nożną. Wiadomo, Brazylia słynie z zawodników technicznych. W Polsce jednak gra się dużo bardziej siłowo, bark w bark. E, czy już do tego się przyzwyczaiłeś i czy nie przeszkadza Ci to? E, to mi nie przeszkadza, a no to prawda, że, że trochę w Polsce jest takie Taka siła taka e, więcej biegów a, a w Brazylii trochę trochę więcej te technika i te, te, te podania takie fantastyczne i e, zabawa tak jak tak mówią. Czego ci możemy życzyć na ten przyszły sezon. Eee... Pierwsze, naprawdę e, chciałbym awansować z tendencją do pierwszej ligi, powrót e, i co, żeby się, e, żeby, się cieszyłem na, żeby się cieszyć na boisko e, i pomóc kolegów e, do celu. Także tego Ci życzymy, dzięki i powodzenia.